Dzięki współpracy z firmą Robinson w moje ręce wpadła taka nowość, jeżeli chodzi właśnie o ofertę bolonek. Jest to wędka z serii Competition CTX Bolognese. Jest to kontynuacja dobrze odebranej na rynku wędki z serii TX3, znanej chyba wielu wędkarzom w kraju. Wiadomo, feedery, wędki do odległościówki, wędki typu bat albo do zestawu skróconego tyczki. No i na szczęście znalazły się również w tej ofercie wędki do metody bolońskiej. Taką główną zaletą tego typu wędziska jest długość. Możemy wybrać między modelami 5, 6, 7 metrowymi. Jak na taką niewielką rzeczkę spokojnie sobie radzę tutaj na miejscówkach z wersją 6-metrową. Wysokiej jakości węgiel, bardzo niska waga własna tego wędziska. Jeżeli się nie mylę, jest to 267 gram, co przy długości 6 metrów i przede wszystkim wielogodzinnym czasami łowieniu daje znakomity komfort z użytkowania. Nie męczymy po prostu tej ręki. Jest to bardzo istotne. W współpracy z niewielkim kołowrotkiem wielkości, tutaj w tym przypadku 4000, jest to doskonale dopasowany zestaw, którym naprawdę takie kilkugodzinne łowienie nie przysparza nam żadnych problemów. Nie tak jak w przypadku batu, gdzie łowi się na zestaw pełny bez użycia kołowrotka. Dzięki hamulcowi możemy tą rybkę po prostu zmęczyć i skutecznie wyciągnąć na brzeg. Wędka składa się z 6 sekcji. Od drugiej sekcji jest wzmocniona takim spiralnym oplotem dodatkowo z włókna węglowego. Uzbrojona w bardzo fajne przelotki typu Slim Seek o cienkich ramkach. Wędka charakteryzuje się akcją szczytową. Sam ciężar wyrzutu, który tutaj proponuje producent, to są zestawy rzędu 10-30 gram. Fajny jest tutaj uchwyt tej wędce z takiej antypoślizgowej powierzchni. Fajnie się to trzyma pewnie ręki nawet w takich warunkach jak dzisiaj, podobnie w deszczu. Rybki holuje się pewnie. No ja mówię, jestem miłośnikiem bolonek już od wielu lat. Przeszedłem kilka serii różnych producentów tych kijów. Dla mnie to jest mega wygodne wędzisko z racji właśnie długości pozwalające pracować zestawem w wielu miejscach, kontrolować doskonale ten zestaw przy na przykład właśnie przepływance. No a w tym modelu przede wszystkim użyte materiały, czyli ten wysokiej jakości węgiel oraz waga niska. To są takie bardzo istotne rzeczy, które zdecydowały, że po prostu no, chciałem mieć tą wędkę w swoim asortymencie. Dzisiaj warunki pogodowe nam na to nie do końca pozwoliły. Natomiast często wygląda to właśnie w ten sposób, że przemieszczamy się wzdłuż rzeki po różnych krzaczorach naprawdę, naprawdę kilometry. Waga wędziska oczywiście tutaj jest tylko i wyłącznie plusem w tym momencie. No, należy pamiętać też oczywiście o zabraniu jak najmniejszej ilości sprzętu, ale to jest oczywiście rzecz wiadoma. Generalnie bolonka to nie jest tylko mała rzeka, można ją z powodzeniem stosować na średnich oraz dużych rzekach typu Odra, Wisła. Tak więc z mojej strony zachęcam serdecznie wszystkich nieprzekonanych albo tych z Was, którzy zastanawiacie się właśnie nad nowymi wędziskami do łowienia na rzece metodą spławikową. Przemyślcie temat bolonki, jest to świetna zabawa, która pozostawi Wam jedynie dobre wrażenia. I zachęcam do tego po raz kolejny zresztą, żeby ruszyć się z domku i spróbować chociaż trochę pobyć na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej rzeki.